Pożegnanie dobrej zmiany to jest trochę moje odreagowanie. 8 lat, kiedy to państwo słabo funkcjonowało. Było wykluczenie, był atak na konstytucję, był atak na wolne sądy, no był atak na te wszystkie wartości, które są istotne dla prawnika. Przez 8 lat broniłem sędziów, prokuratorów, występowałem w obronie opozycji ulicznych, obywateli RP. Przemawiałem przed sądem, przed senatem, no wszędzie tam, gdzie prawnik powinien bronić konstytucji, wolnego trybunału konstytucyjnego, niezawisłych, wolnych sądów. No i po tych 7,5 roku takiej roboty poważnej nagle pomyślałem, że trochę zazdroszczę mojemu przyjacielowi Robertowi Górskiemu. On zrobił ucho prezesa jako przedstawienie audiowizualne, ja pomyślałem sobie, że wejdę w te tematy tym narzędziem, które potrafię, czyli piórem. No i to jest takie odreagowanie, to jest satyra, to jest śmiech zmęczonego poważnymi już argumentami człowieka i zacząłem tą dobrą zmianę żegnać śmiechem. Chciałem, żebyśmy pożegnali się w tych wyborach 15 uśmiechnięci, że dobra zmiana odchodzi, że nie wróci, że będziemy budowali na nowo społeczeństwo demokratyczne bez tych wszystkich złych demonów, autorytaryzmu, nienawiści, wojny polsko-polskiej. Takie pożegnanie, no troszeczkę ośmieszające, trochę pokazujące w krzywym zwierciadle. Nie płaczmy po nich, śmiejmy się, pożegnajmy i po 15 października mam nadzieję, że już nowej zmiany nie będzie. Natomiast oczywiście będą ludzie, którzy no, tą dobrą zmianę nam zgotowali i chyba wtedy no, musimy wszyscy usiąść i zacząć tą Polskę właśnie kształtować na nowo, bez wojny, bez nienawiści, w sposób mądry, bo jesteśmy wszyscy obywatelami naszej ojczyzny i wszyscy chcemy, żeby ona była piękna, wspaniała i chyba będziemy w stanie pokazać, że jesteśmy gotowi rozmawiać, dogadać się, niezależnie od naszych poglądów,